Święta wielkanocne to najbardziej radosne święta. Obfitują one w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część już niestety zanika, ale wciąż przecież malujemy pisanki, święcimy pokarmy i cieszymy się z nadchodzących świąt. Wybraliśmy się do skansenu, aby zapytać, jak święta wyglądały dawniej. Świąteczna palemka, złożona oczywiście dawniej głównie z bazi, z prawda, jakichś części jeszcze zielonych dodatków, ona służyła domowi właściwie przez cały rok. Wkładano ją za święty obraz, często urywano takiego małego bazia i stosowano go na przykład na chore gardło, tak? I tutaj takie zabiegi magiczne są na stałe związane z pewnymi przygotowaniami. Niedziela palmowa rozpoczyna nam Wielki Tydzień. I tutaj bardzo istotna jest na przykład Wielka Środa, gdzie dawniej palono żur. Nie chodzi tutaj oczywiście o naszą smaczną, taką polską zupę, tylko chodzi tutaj głównie o takie śmieci, pozostałości pewne, jakieś stare takie rzeczy, których chcemy się pozbyć. Palono je po prostu, takie stare miotły na przykład na polu i wtedy można powiedzieć, że sprzątano, tak jak my teraz sprzątamy przed świętami, pozbywano się wszystkich tych zbędnych rzeczy. Po to, żeby po prostu cała zagroda, całe gospodarstwo było odpowiednio przygotowane na święta wielkanocne. Wielki Czwartek. W tym czasie chodzono po wsi i robiono bardzo dużo hałasu. Głównie chłopcy, na przykład ministranci, zabierali ze sobą drewniane instrumenty, klepaczki, klekotki, dzięki którym idąc od domu do domu, robiono naprawdę dużo takiego hałasu, który miał wypędzić, odpędzić złe duchy, zjawy i demony. Kiedy już, prawda, posprzątaliśmy, kiedy wypędziliśmy wszystko, co złe i niedobre, no to następuje Wielki Piątek. I w Wielki Piątek następowało takie bardzo porządne pierwsze mycie się w roku. Nie do pomyślenia, tak? Tutaj oczywiście chodzi o pewien rytuał zmycia z siebie wszystkiego to, co jest za nami. Do naszych czasów również oczywiście przeszedł Wielki Post. Tylko że dawniej poszczono właściwie na co dzień. Na pewno nie odczuwano tego tak, w tak mocny sposób, dlatego że ta szynka, wędliny pojawiały się naprawdę rzadko na stołach. W zasadzie tylko wtedy, kiedy było świniobicie na wsi lub wtedy, kiedy następowały święta. Wielka Sobota. Coś, co kojarzą wszystkie na pewno dzieci, czyli prawda, święconka, absolutnie koszyczek wielkanocny to i święcenie pokarmu, to jest coś, co w naszych czasach na szczęście jeszcze jest zachowane. Tylko że tutaj też są pewne różnice, bo na pewno od samego rana trwały przygotowania do tego, żeby chociażby jajka, które później zostały włożone do takiego koszyczka wielkanocnego, były w odpowiedni sposób ozdobione. I tutaj bardzo często cała rodzina zasiadała do tego, żeby takie jajka sobie wspólnie przyozdobić. Chodziło głównie przecież o ten czas spędzony wspólnie, no a nie o to, żeby, prawda, faktycznie te specjały gdzieś tam od razu pałaszować. Oczywiście nie używano żadnych barwników, one jeszcze nie istniały. Natomiast pełnymi garściami czerpano z darów natury, żeby takie jajka pięknie przyozdobić. I tutaj na przykład za pomocą kory dębu ugotowanej w wodzie można było zrobić taki wywar, gdzie jajko można było zabarwić nawet na kolor czarny, tak? Można było farbować je łupinkami z cebuli. Można na przykład zafarbować było jajka modrą kapustą. Wtedy one mają kolor nawet niebieski. Po dodaniu kapki octu. Można również użyć młodych zbóż, wtedy jajka są zafarbowane na kolor zielony. Kolor czerwony trudno było bardzo uzyskać, ale można było na przykład naparem z malwy, albo z kwiatów malwy, albo na przykład można było też za pomocą takich drobnych robaczków czerwcowych też, prawda, spróbować zafarbować sobie jajka na czerwono. I tutaj ten kolor jajka był bardzo istotny. Bo zapomnieliśmy o pewnej takiej tradycji, która jest bardzo ciekawa. To znaczy, darowane jajko miało jakiś kolor i on miał znaczenie.
To znaczy, jeśli na przykład ktoś kogoś bardzo kochał, no to oczywiście dawał mu jajko w kolorze czerwonym. Jeżeli życzył mu szczęścia, pieniędzy, dostatku, no to wtedy dawał mu jajko zielone. Jeśli na przykład kogoś się nie lubiło, no to wtedy dawało mu się żółte jajko. Jeżeli kogoś bardzo szanujemy, takim bardzo ważnym po prostu osobom na wsi, na przykład księdzu, sołtysowi, albo powiedzmy sobie nauczycielowi, dawano jajko w kolorze czarnym. Ono mogło być pięknie przyozdobione, na przykład jakimś białym wzorem, ale ono było uznawane za takie eleganckie, tak? Natomiast wracając do koszyczka wielkanocnego, no to tutaj nie możemy oczywiście zapomnieć, że oprócz jajek musi się znajdować w takim koszyczku sól, często teraz też pieprz, dawniej kawałek korzeń chrzanu. Oczywiście też musi być to jajko jako symbol życia. Musi być też kołocz albo chociaż baranek wielkanocny wypieczony specjalnie na tą okazję. Musi zawsze być kawałek tej wędliny, no bo tak jak mówiłam, to też jest znak, że święta nadeszły. Najważniejszy jest właśnie chleb i jajka. Cała reszta jest tak naprawdę dodatkiem. No w tych czasach oczywiście nie może się obyć taki koszyczek bez jakichś czekoladowych dodatków, słodyczy, króliczka, tak, czy też zajączka wielkanocnego, ale dawniej oczywiście no to zastępował właśnie ten kawałek chociażby słodkiego jakiegoś ciasta i to wystarczało. Oczywiście wykrochmalona, dawniej teraz wyprasowana serwetka, kawałek mirtu, który przyozdobi ją, też jak najbardziej są wskazane. No i ten święcony pokarm nie może zostać zjedzony tuż po tym, jak właśnie do tego dojdzie. To znaczy, ja przyznam, że moi bracia zawsze zjadali zawartość koszyczka wielkanocnego, zanim dotarli do domu, a tutaj powinno się zostawić go na następny dzień. Powinny być to radosne święta. I dawniej w związku z tym urządzano bardzo dużo takich zabaw też dla dzieci, gdzie no faktycznie było z nich dużo uciechy. Między innymi przy takim śniadaniu można było sobie pograć w bitki. Bitki to znaczy uderzamy ugotowanym jajkiem o drugie jajko i ta osoba, której jajko się zbije, no to przegrywa, tak? Wygrane jajko jest w całości i trafia z powrotem, prawda, na talerzyk na przykład, który jest umieszczony na środku stołu. I tutaj też jakby nie wszyscy pamiętają o tym, że pewne takie zabawy bardzo długo funkcjonowały na Śląsku. Między innymi też na przykład dzieci brały jajka ze sobą, szły na jakąś pobliską górkę i stamtąd staczały jajka po prostu na dół, które jajeczko jako pierwsze się pojawiło na dole, to wygrywało. My kojarzymy głównie zabawę, taką zabawę dzieci z oczywiście lanym poniedziałkiem. A dawniej taki śmigus dyngus, no to było prawdziwe lanie. Lanie, czyli bicie. Za pomocą takich wierzbowych gałązek można było uderzać po nogach, tak? I dziewczyny bardzo nie lubiły tego czasu, gdyż no, musiały chronić swoje nogi przed takim, tak jak mówię, prawdziwym laniem. Później z biegiem lat, z biegiem czasu przeszło to w zwyczaj lania wodą, które jest już, jakby na to nie patrzeć, troszeczkę przyjemniejszy. Aczkolwiek no, dziewczyny zazwyczaj narzekają, że prawda, gdzieś tutaj są, muszą być pokropione tą wodą, polane całym wiadrem wody nieraz. Ale dawniej oczywiście znaczyło to powodzenie takiej panienki, czyli ona niby nie chciała, ale tak naprawdę, jeżeli, prawda, gdzieś tam kilku takich chłopców ją polało tą wodą, to znaczyło, że naprawdę ma duże powodzenie, tak podoba się po prostu. I śmigus dyngus,
śmigać, czyli śmiganie taką właśnie gałązką, a dyngowanie to dziękowanie. Więc można było sobie po prostu też troszeczkę się wykupić od tego, co nas czeka, czyli można było właśnie dać kawałek takiej babki wielkanocnej, jakiś kołocz, albo właśnie to jajko, tak? Jeżeli ktoś został oblany, nie za bardzo mu się to podobało, to zawsze mógł temu, tej osobie dać żółte jajko, tak jak rozmawialiśmy, już było to jakimś znakiem. Pogoda na święta zapowiada się korzystnie, co z pewnością będzie sprzyjało poniedziałkowej zabawie. Słuchając o dawnych zwyczajach, nie sposób odnieść wrażenia, że były one przesiąknięte prawdziwą świąteczną magią.